Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o takich wielkich podstawach, jeśli chodzi o samą fotografię, czyli co jest najważniejsze, i dzisiaj sobie poruszymy tylko trzy tematy, czyli ISO, przysłona i tak zwany shutter speed, czyli czas otwarcia migawki. Przysłona jest czymś niesamowicie fajnym do zabawy, jeśli chodzi o zmianę podczas robienia zdjęć. Teraz technicznie jak to wygląda? Każdy obiektyw w środku ma takie listki, które chronią obiektyw przed tym, czy on jest w pełni otwarty, czy nie otwarty. No i manualne obiektywy można sobie zmieniać tutaj na body danego obiektywu. I co to robi? Jeżeli mamy w pełni otwarty obiektyw, czyli taki obiektyw, który jest tutaj i będzie on w całości otwarty, wszystkie listki się rozejdą najszerzej jak mogą, to znaczy, że najwięcej światła wtedy będzie wpadało do naszego obiektywu i jakby równolegle do tego, jeżeli zamkniemy to najmocniej jak się da, no to wtedy dziureczka będzie taka malutka i wtedy tego światła znacznie mniej będzie wpadało. Wynikiem czego możemy mieć albo jaśniejsze, albo ciemniejsze zdjęcie. Tutaj bardzo ważne jest to, że jeżeli robimy sobie zdjęcia w nocy, bądź też w jakichś bardzo słabych warunkach oświetleniowych, no to takie obiektywy bardzo mocno pomagają. Kolejna sprawa, która jest fajna, jeśli chodzi o przysłonę, to głębia ostrości. I teraz, jeżeli my sobie otworzymy bardzo mocno, czyli będziemy mieli bardzo niską wartość f, na przykład f1.8, w tym przypadku będziemy mieli sytuację, w której wszystko, co jest za nami, będzie bardzo ładnie rozmyte. F, jeżeli jest niższe, będziemy mieli jaśniejsze zdjęcie i bardziej rozmyte tło. Słuchajcie, jeśli chodzi o czas otwarcia migawki, jest on niesamowicie ważny, jeśli chodzi o fotografię, a tym bardziej jeśli chodzi o film, tylko w filmie działa to troszeczkę inaczej i o tym porozmawiamy sobie w drugim odcinku z serii Camera Basics. Takich odcinków będzie przynajmniej 2, jak nie więcej. Zobaczymy, jak to się przyjmie i jak ja później ocenię, co jeszcze jest ważne, żeby Wam opowiedzieć. Jeśli chodzi o czas otwarcia migawki, czyli SS, czyli shutter speed, wygląda to w bardzo prosty sposób. Jeśli aparat robi zdjęcie, to aparat zbiera informacje z tego, co widzi i zbiera tą informację i przekazuje ją poprzez obiektyw, później poprzez swoją matrycę, aż do aparatu i później mamy zdjęcie. Tak to wygląda technicznie, znaczy technicznie wygląda to bardziej skomplikowanie, ale tak to wygląda w bardzo uproszczony sposób. Cały proces przekazania tego zdjęcia może trwać jakiś czas. Teraz wygląda to w następujący sposób. Jeżeli będziemy mieli czas otwarcia migawki 1/500, to znaczy, że 500 setnych sekundy było robione zdjęcie, czyli bardzo szybko, jak możecie się domyślać. W tym wypadku wszystko to, co się wydarzyło, zostało złapane tak szybko, że nie zdążyliśmy nawet, żeby nasza postać, którą fotografujemy, bądź też jakiś pojazd, zwierzę, cokolwiek, zmieniło swoje położenie, bo ucięliśmy to tak szybko, że zamroziliśmy ten ruch w miejscu. Taka fotografia najbardziej może Wam się kojarzyć z mistrzostwami sportowymi, z fotografią samochodów, które się poruszają. Jeżeli jakiś ptak przelatuje nam przed obiektywem i my w tym momencie go złapiemy, no to wiadomo, że coś takiego jeszcze wchodzi w grę. Generalnie mamy tutaj do czynienia z zatrzymaniem ruchu, który jest szybki. I w tym wypadku potrzebujemy jak najszybszego czasu otwarcia migawki, czyli tutaj mówimy właśnie sobie 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, więc jakby tutaj mówimy tylko i wyłącznie o szybkich. Teraz odwróćmy sobie sytuację. Jeżeli mamy czas otwarcia migawki 1/50, to oznacza, że przez 50 setnych sekundy będzie robiło się zdjęcie. To jest znacznie wolniej niż nasze poprzednie zdjęcie 1/500 czy 1000 itd. Dzięki temu, jeżeli wykonujemy jakiś ruch, bądź też postać wykonuje jakiś ruch, bądź jest to zwierzę, samochód itd. w tym wypadku możemy mieć do czynienia z tym, że będzie to rozmazane. Nie będzie to idealnie ostre, nie będzie to jakiś duszek, który przechodzi oczywiście. Będzie ta postać, na przykład podnosząc ręce, będziemy widzieli, jak te ręce się odrobinę podnoszą i będą tutaj mogły być odrobinę rozmyte. I w takich sytuacjach, jeżeli używamy 1/50, są to na przykład fotografie landscape'owe, czyli fotografia krajobrazu. No, krajobraz nigdzie się nie wybiera, tak? Mamy fotografię architektoniczną, budynki, pokoje. No, one też nigdzie jakby się nie będą poruszały, więc taki czas otwarcia migawki jak najbardziej nam pomaga. Ja jeszcze zwracam uwagę na jedną rzecz, na swoje ręce. Moje ręce się dość odrobinę trzęsą. Z reguły zawsze. Tak już po prostu mam. Mi pomaga szybsze otwarcie migawki przy tym, żeby moje zdjęcie na pewno było ostre. Bo jeżeli mam czas otwarcia migawki 1 na 250, 400, 500 i tak dalej, to ja wiem, że w momencie, w którym zrobię zdjęcie, moja ręka nawet jeśli zadrży, to aparat nie zdąży tego zarejestrować. Jeżeli już wchodzimy w 1 na 50 i niżej, no to istnieje takie prawdopodobieństwo, że to zdjęcie może być odrobinę rozmazane. Ostatnim z elementów, o którym powiedziałem, że wspomnę, jest ISO. W prostym tłumaczeniu jest to fejkowe światło, jest to fałszywe światło, które dodajemy do swojego zdjęcia. W jakich sytuacjach operujemy ISO? Przede wszystkim pamiętajcie i zapamiętajcie sobie na zawsze i niech to będzie wasza domena, jeśli chodzi o ustawianie wszelkich rzeczy, które są związane z aparatem. ISO jak najniżej. Już tłumaczę. Jeżeli podnosimy ISO, dodajemy dodatkowego światła. Przyjmijmy sytuację, że mamy ciężkie warunki oświetleniowe. Jest to wieczór, jest to noc, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, w którym nie mamy świetnego światła, w którym nie mamy doświetlenia, nie mamy jakichś tam pocket lampów itd. Więc ustawiamy sobie przysłonę. Oczywiście na jak najniższą, żeby jak najwięcej światła wpadało do środka. Dodatkowo ustawiamy sobie czas otwarcia migawki. Ustawiamy sobie go niżej, żeby mógł więcej światła również wpuścić. To jest bardzo ważna kwestia, o której zapomniałem przed chwilą dodać. Jeżeli mamy czas otwarcia migawki 1/1000, to to zdjęcie bardzo szybko się wykona, więc jakby nie będzie tak dużo czasu, żeby to światło wpadło do migawki. Jeżeli mamy 1/25, to tam już jest bardzo dużo czasu, żeby to światło się do tej migawki wdarło, dzięki czemu będziemy mieli o wiele jaśniejsze zdjęcie, więc w ten sposób można też sobie przyciemnić zdjęcie, jeśli jest bardzo słoneczny dzień. ISO mamy najniższe, przesłonę mamy najwyższą, nadal jest super jasno, więc możemy sobie jeszcze ściągnąć czas otwarcia migawki i zrobić go na przykład 1/4000, dzięki czemu będziemy mieli przyciemnione zdjęcie. Wracając do ISO, jeżeli mamy czas otwarcia migawki ustawiony tak jak należy, jeżeli mamy naszą przysłonę ustawioną również tak jak należy, nadal nasze zdjęcie jest za ciemne. W tym momencie wchodzi ISO, tak zwane fałszywe światło. I dzięki temu, że podnosimy sobie ISO, nasz obrazek staje się jaśniejszy. My dodajemy takiej tak zwanej fejkowej ekspozycji, dzięki której będziemy mogli rozświetlić sobie to wszystko. Jest jeden problem. Im bardziej podnosi się nasze ISO, tym bardziej jakość zdjęcia schodzi w dół. I teraz przede wszystkim pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć, będziemy przedstawiali do naszego zdjęcia coraz więcej szumów. Szumów, czyli takich małych kropeczek, małych paseczków, małych gwiazdeczek, jakkolwiek nasze matryce produkują szum. I w tym wypadku będziemy mieli na naszym zdjęciu bardzo dużo właśnie takich rzeczy. Im wyższe ISO, tym więcej szumu. Także zapamiętajcie, przede wszystkim róbmy tak, żeby tego ISO było jak najmniej, żeby ono było jak najniższe. Jak naprawdę nie jesteście w stanie nic zrobić, podnoście ISO bardzo skrupulatnie. O 1 stopień sprawdzamy, 1 stopień sprawdzamy. Nawet lepiej czasami mieć ekspozycję na -0,3, -0,7, a potem w postprodukcji delikatnie sobie cienie wyciągnąć, żeby to wszystko wyglądało lepiej, aniżeli dowalić tego ISO, lekko prześwietlić nawet zdjęcie i w momencie, w którym zaczynamy bawić się w postprodukcji naszymi zdjęciami, wychodzi nam tak dużo szumu, że podczas odszumienia zdjęcie zaczyna robić się jakbyśmy narysowali go pastelami. Dzięki wielkie za oglądanie mojego pierwszego odcinka na tym kanale. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyszli z mojego poprzedniego kanału, bo nie jest to mój debiut na YouTubie. Prowadziłem swój kanał przez około 2 lata, na którym wrzucałem kiedyś bardzo dużo vlogów, ostatnio znacznie mniej vlogów, na którym pomieszałem wszystko. Najpierw robiłem gameplaye, potem zacząłem robić poradniki, jak robić gameplaye. Potem zacząłem nagrywać tutoriale odnośnie fotografii, filmu i tak dalej. Potem zaczęliśmy robić tak naprawdę to, co chciałem robić od dłuższego czasu, czyli nagrywać podcasty i do tego ten kanał będzie służył. W tym podcaście poruszamy wszelaką tematykę, jeśli chodzi o internet, popkulturę, lata 90., wczesny wiek XXI, wszelkiego rodzaju newsy, wszelkiego rodzaju fajne rzeczy, mniej fajne rzeczy. Często mówimy o social mediach. Jest to luźny podcast, który prowadzę z Mateuszem Kulikiem, który jest dziennikarzem Polskiego Radia Czwórka. Radio Czwórka, w którym ja również co niedzielę jestem w audycji Tędy Potrędy. I mniej więcej taką formułę radiowo-internetową będziemy w tym podcaście robić, więc jeśli ktoś chce, zapraszam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za przyjście z tamtego kanału. Witam wszystkich, którzy są nowymi oglądaczami. Jako że to pierwszy odcinek, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego filmu. Mam nadzieję, że ten kanał fajnie się rozrośnie, bo mam ambicję niesamowitą, żeby zrobić fajną robotę, jeśli chodzi o film i fotografię na polskim YouTubie. Jeszcze tematem zakończenia chciałbym zapowiedzieć, że w następnym odcinku z serii Camera Basics będzie to, w jaki sposób mamy robić ustawienia podczas filmowania, czyli omówimy sobie klatkarze pod slow motion, klatkarze pod normalne vlogowanie, jak mamy doświetlić film, jakich kodeków mamy używać, jak operować ISO, jak operować przysłoną, czy autofokus jest lepszy, czy manualny fokus jest lepszy. Wszelkie tego typu tematy poruszymy w następnym vlogu, a vlog po tym będzie z Instagrama, czyli jak poprawnie stworzyć swojego feeda, jak poprawnie prowadzić, żeby nasz Instagram wyglądał jak fotograficzne portfolio. Na dzisiaj żegnam się z Wami, nie zabieram Wam już więcej czasu. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku, a na dzisiaj tyle. Miłego dnia, miłego wieczoru. Na razie. Cześć.